Witam wszystkich, oto w kolejnym odcinku zagrajmy właśnie w The Binding of Isaac. Mam nadzieję, że seria się w dalszym ciągu wam podoba. Pitch Black, właśnie, Pitch Black. Zaczniemy po prostu pomalutko robić te challenge, także na zmianę. Kurde, że muszę coś wiercić. Nie wiem, na czym ten challenge polega kompletnie, ale... A, to mam jeszcze trash roomy tutaj, zazwyczaj nie było trash roomów. Nie. Wiecie co? Może nie. Może weźmiemy sobie ten drugi, bo nie wiem co to jest. Bo to też nie wiem co to jest. A, że mamy po prostu spłuczkę i mamy dużo gówna, tak? Jakie mamy itemy na startowe, czyli... Szybkie mega łzy, wybuchowe bomby, tampon i spłuczka. Aha. Czyli mini bossów nie mogę zamienić. Dobra, no to z takim setupem itemów to po prostu już zaczynamy po prostu przechodzić te challenge. I co mamy? To w klaps, mamy 12 bomb. I jebany sąsiad. No, koły, serduszka, no... W sumie na plus, to tam trochę wyszliśmy nawet. Właśnie z tego powodu. A, troll bomba jeszcze, ale przynajmniej się bomba jeszcze zwróciła, tak? Chociaż tyle dobrego, co? Chociaż tyle dobrego. Mamy bardzo mały zasięg tych tirców. To może być naprawdę bardzo złe na niższych poziomach. I zejście tam już się nie opłacało i nie mamy tutaj żadnych trash roomów, tak? W sumie mamy petrified kub. Powinien te kubska rozwalać. No właśnie dlatego. Dlatego też. Dobra, no. Nie ma co tego sobie na dobre by nie wyszło, co? Dobra, gincie, gincie, cholery. Kurwa, maś, sąsiad, do pracy wypierdalaj. Że też musiał ten. Jest czas, nie ma moich rodziców w domu. Mogę sobie na spokojnie w ciszy ponagrywać. To jest jedyny czas, bo potem już nie będę miał kompletnie czasu, że nie będę miał okazji, żeby coś ponagrywać. Ale niestety sąsiad. Dobra, no najwyżej. Chyba nie powinno być tego. Nie powinno być to tak aż tak dobrze słychać na mikrofonie. Nie, w sumie będzie słychać. Ja cię pierdolę po prostu. I po prostu krew zaraz zaleje. Dobra. Właśnie o to mi chodziło. Pieprze to. Pieprze ten interes. Tak to rozwalę. HP up. I będziemy mieli jeszcze jeden HP up. Powiedzcie, dlaczego chcę robić teraz te challenge? Dlaczego się na tym tak zastanawiać, żeby na zmianę sobie na przykład zrobić jakieś runy i challenge, nie? Z tego względu, że z challenge możemy odblokować sobie itemy, a te itemy nie są takie złe, nie? A jak te itemy miałyby wylatywać nam w normalnych ranach, tak normalnie, właśnie w normalnych ranach, to byłoby to, żebyśmy szybciej na przykład mieli większe prawdopodobieństwo, że wyleci nam jakiś fajniejszy item. I będziemy mieli szansę dojść gdzieś dalej, nie? No, powinien te spuszki używać trochę częściej. No wiecie o co chodzi po prostu, no. Że jak porobię te challenge szybciej, to łatwiej będzie mi normalnie grać postaciami i będzie mi łatwiej coś tam fajniejszego ugrać, nie? Za każdym razem. Coś tym zlesem. Zaraz sobie tutaj by trzeba odblokowywać, czyż nie? No w sumie nie wiem do jakiego momentu będę grał właśnie w Isaaca, do jakiego momentu będę nagrywał. Mamy kolejny HP up i mamy deal z szatanem, czyż nie? Czyli nie mamy tutaj Demon's Wings i klątwę, tak? Here's up. Czyli priorytetem będzie się zbić na jedno serduszko. To wtedy będziemy kosili. W sklepie mamy bardzo fajny item. Niestety tutaj nie możemy Donation Machine wpłacać, ale widzę, że jak bardzo dbaliśmy o Donation Machine na naszych rozgrywkach, to tym więcej itemów mamy do kupna potem.
Bardzo fajne. Bardzo fajny motyw. Ja bym mimo wszystko jeszcze trochę by pochodził po pomieszczeniach. Powyciągałbym troszkę tych właśnie jakichś fajniejszych przedmiotów. Właśnie jakiegoś stafu zwykłego. Bo tutaj trzeba po prostu pokonać serce matki za każdym razem, żeby zaliczyło. No jeżeli będziecie za bardzo słuchać właśnie te wiercenie wyjebanego sąsiada, to będę robił po prostu cięcia i nie będziecie tego aż tak bardzo słyszeli. Więc to nie będzie wam jakoś tak przeszkadzało, ale mnie po prostu tutaj wnerwia ten sąsiad, no. No 11 jest, no 11. Dobra, już tutaj jestem. Mamy tutaj... The Emperor. Dobra, to się wyteleportujemy stąd. No właśnie, coś takiego mi chodziło, czyż nie? Kurde, ale... Właśnie, to jest bardzo złe przy walce z nim. Okej. Dobra. O, baba go trafiła, co? Bardzo fajnie. Ale szarżuj sobie, głupi głupku. I mnie tutaj nie wnerwiaj. Nie. O, zapomniałem, że to możesz tak napieprzać. Kurde, skleroza. Wisi na taki znawca tej gry. Po prostu zajebisty. Coś mi się wydaje, że ja mogę mieć problem, żeby ten challenge zrobić właśnie za pierwszym razem. Bardziej za drugim. Ale nie, bądźmy bardziej optymistyczni. Trzeba wszystko robić za pierwszym razem i tak dalej. Jeżeli się nie uda, to trzeba się po prostu nie poddawać. Po prostu brnąć ku swojemu celu. Okej. Zginął. Evil Rap. Dobra, już wolę ten Evil Rap. Właśnie dlatego by serduszko. O, w mordę. Tak pomyślałem, że powalczę z tym bossem, będę miał David Ruma, a tu się okazuje, że dupa, gówno i cycki. No i już po całym serduszku, no. No, po prostu nie mogę, nie? Dobra, kolejny klucz chociaż. Dobra, tutaj są te gówniaki wszędzie. Po prostu nie komentuję, nawet sąsiad przestał przez moment wiercić, co? Dobra, dam monety, no. Dobra. Ale przynajmniej jakieś monety tutaj dostałem, tak? 5 monet, czyli w razie czego na są harta będę mieć, tak? Trzeba po prostu dbać o to, trzeba po prostu dbać. Jeżeli nie mamy treasure roomów, to trzeba jak najwięcej itemów kupować ze sklepów, nie? Jak mamy ku temu okazję. Okej. Kupska. Dobra, tutaj jest bardzo fajne miejsce, to ja ci tutaj rozwalę. Tu! Dobra, zajebiście. Zajebista sprawa. I... W sumie 30 bomb mamy. Kurwa mać! Po prostu zaraz zajebie tego sąsiada. Portal Tower Energy, tak? Tu trochę pochodzimy jeszcze ten. Boże, ile hajsu, ja pierdzielę. Petrified Cube naprawdę potrafi sporo dać.
Dobra, tak czy siak to mogę sobie to zabrać. Grzyby rozwalamy. Nie ma co nawet tutaj za bardzo się zastanawiać. Held up, zajebiście. Dead cat. Dobra, to robimy tak. Head up. I stąd wychodzimy. I mamy klątwę, tak? Dobra, kolejna spłuczka. Held up! Bardzo fajnie. Naprawdę bardzo fajnie. Gdybym jeszcze zorientował się troszkę wcześniej, tylko Hell Upa zapał później, to miałby teraz 4 serca z głową Gapiego, nie? Ja pierdziel, jak zajebiście. Tak, 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 ja te item biorę zdecydowanie. Dobra. To i lecimy dalej, niżej. Nie ma co, nie ma co. Jeszcze połowę serduszka i idziemy na dół. Tutaj może być coś fajnego. Trzy skrzynki. Okej. W sumie dobra sprawa, nie? Kurwa, ten sosie to się chyba przebija przez mury. Jest coraz bliżej i coraz głośniej wierci. Kurwa, co za sąsiad. W sumie jakby mi jeszcze ten... Jakby się zamienił w Gapiego podczas tego challenge'a, to... Kurwa mać! Szansa na... Spłuczka. Wiśnia. Pamiętaj o tym. Okej. Okej. Dobra, zginie. No nie zginął niestety. Dobra. Jeden. Jeszcze jeden. Dobra, uda mi się go rozwalić. Pięknie! Jej! Laczki. Aha, one są niewrażliwe na wybuch jeszcze, tak? Ale wezmę ten item dopiero jak będę szedł na bossa, wiecie? Tak, to chcę jeszcze sobie nafarmić trochę staffu. Właśnie z Petrify Coop, z płuczki. Oj nie, Bob's Brain. No niezbyt by to ustawiło, tylko by mi pogorszyło sytuację, bym tracił serca idiotycznie. To jest pewne, że tak by było. Myśmy się, myśmy. Może jednak ten Bob's Brain mi tutaj sprawę mógł ułatwić, co? Dobra. A ja serduszko straciłem w ogóle. I teraz mam spłuczkę, tak? No niefortunnie, bo deala z diabłem nie będę miał znowu, co? Wiecie co, to pieprzymy to, po prostu biorę tego raka, już wolę mieć podwójną liczbę ten łez i tak dalej, po prostu strzelać jak pojebany. Przynajmniej będę znacznie większe obrażenia sadził, nie? Powinienem wsadzić większe obrażenia. Okej. Dobra, sikaj na nich po prostu. Ciekłym moczem, tak? Tu. Rusty Kay. No, Rusty Kay mnie także, żeby mnie tutaj nie ustawiło. By mnie nie ustawiło. Boże, ale go pychasz. Boże. Tyle tego hajsu. Każdy item ze sklepu będę miał. W sumie jakby przelosować wszystkie itemy.
jakby mi się trafiło właśnie pokój do przelosowania. O, fucek. Nie mogę. Jedna z najgorszych pomieszczeń, bo wiecie czemu? Właśnie te jebane pająki potrafią przeskoczyć całą pierdoloną mapę. Prawie że. Jak się uprą. I to jest bardzo złe. Tak, 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 tak będzie zdecydowanie najlepiej. Mam tylko jedno serduszko. Tak, biorę to. To też biorę. I can see forever. Właśnie, to teraz przejdziemy się po pomieszczeniach jeszcze. Tutaj nie ma. Tutaj jest. No ale nic konkretnego, tak? Pół. Tutaj się przejdziemy po serduszko, ale tutaj także nic nie ma. Dobra, jest zajebista sprawa. Naprawdę zajebista sprawa. Mimo, że gałganie, to jakiś tutaj damage up udało mi się złapać. Moje łzy, znaczy siuśki bardziej, są większe. Sika większą ilością. Taki dobry pęcherz ma po prostu nasz tutaj towarzysz. O, czyli taka ciekawostka, kupy mogą zniknąć, tak? Okej, to was tutaj rozwalę. Tyle bomb, że mogę sobie pozwolić, niestety gówno. The stars. Nie. Znaczy mogę zrobić tak, nie? Nie. Paznokcie w ogóle nie bierzemy. Dobra, jedno. I bym rozwalił obie maszynki. Monety i klucze. Dobra, no i jakiś tam Trinkiewicz. Akurat nie bym nie chciał. Okej. Jego najlepiej właśnie w ten sposób właśnie rozwalić. Nie wiedziałem, że on tak reaguje dziwnie, jak jest ten. Okej, okay, zajebista sprawa. Damage, a czy HP up i HP up. Ale mi to wybór. A biegać z tym. Z góry przepraszam, ale dlatego też będę nagrywał tylko dzisiaj ten jeden odcinek, a resztę już kiedy indziej. A nie, niestety na sąsiada no nic nie pomoże, no. No po co ja to kupsko rozwalam? Ja już nie mam Petrified Pub, mam raka, nie? To mam pierdzielonego raka. Ninja, cholera. Okej. Okay. Monety, kolejne bomby, zajebista sprawa, naprawdę. Aż rozwalę tutaj po prostu. I tam sobie przeciwnika. Kurwa mać. Dobra, ale popatrzcie na ten trik, że tutaj sobie wchodzimy. Dajemy sobie bombę. Kurde. Taki niefart, nie? No i ja akurat przeteleportował tutaj. No i to jest właśnie zajebista sprawa. Bardzo, bardzo zajebista. Może maska? Nie. Okej. Oszołomiona. Oszołomiona maska. Aj, tutaj to was raz, dwa tutaj rozwalę, to nie tam, to tam nie ma żadnego problemu, nie? Też mam moc kupy. Dobra, miedź wiśnia.
jeden item Gapiego tylko, co? No właśnie to używam, bo wiem, że może mi to pomóc, tam rozwalić nawet. No właśnie. Ciebie też rozwalę i mamy tutaj The World. No to mamy tutaj sklep. A tam dalej mamy bossa. Czyli ogólnie w bardzo dobrym kierunku tutaj szliśmy. Właśnie, właśnie, właśnie. Chodzimy sobie tutaj na dół. Dobra, zajebi... O! O! Już widziałem to boby jak leciała na mnie, nie? Head up. Tak bym zrobił, tak bym zrobił. To stanie z o wiele fajniejszym itemem, tak? Nie mogę go zamienić w kupę gówna. Bo już jest kupą gówna. Dobra, wiem jedno, hajsu mi na tym ranie nie zabraknie. W sumie nie na tym ranie, tylko bardziej na tym challenge'u mi kompletnie nie zabraknie. Rasyki otwiera mi dosłownie wszystko. Ale nie. Idziemy już po prostu do bossa, nie ma się tutaj już za bardzo pierdzielić. Po prostu idziemy i... The Fallen. Chyba jeszcze czarnego serca w dodatku nie straciłem. W tym ten, to szansa jest jakaś na... Devil Rooma czy coś w tym stylu. Okej. Okej. Obym teraz je stracił. Teraz stracę. Ależ nie straciłem. Devil Room i teraz dylemat. Czy brać tego, czy brać tego? Chyba raczej wezmę tego. To jest Brimstone. Jest! No to wygraliśmy tego rana, ludzie. No to wygraliśmy ten challenge. Po prostu takiego zajebistego farta mieć, potrafi mieć tylko wiśnia. Jakbym miał Petrified Cube, nie? W sumie obrażenia mam nawet niezłe. Ładuję cały czas po prostu z tym rakiem. Po prostu to jest moment, widzicie? To jest dosłownie moment, jak to naładuję. Okej. To rozwalimy z chęcią. The High Priest, nie? Justice to już tak, podwójny ten. Wszystko podwójne jeszcze, wow. To jest po prostu... Ten item w sklepie, który mi tutaj właśnie wyleciał, to po prostu to jest to. Okej, okay. żeby ciebie rozwalić. No, a mnie tam nie ma żadnego problemu. Bardzo fajny. A nawet i wejdziemy, co mi szkodzi, nie? Jakby mi miał wylecieć jeszcze item jakiegoś Gapiego czy coś w tym stylu. To powiedzcie mi, czy mogłem wyjść na tym źle? Z Brimstone'em. Bym sobie respił tak chore ilości tych much, że ja pierdzielę. Nic ciekawego. No właśnie, na tym bossie widać, jakie mam urażenia fajne. Okej. Lecimy dalej. O, tu jest sklep jeszcze. To z chęcią wejdziemy do sklepu. Naprawdę, z wielką chęcią wejdę do tego sklepu. Zobaczymy, jak to będzie. Pojebane. Okej. Okay. Tutaj jesteś, gnoju. Zajebiście, a czemu się rozczłonkowałeś tam i tam? Patrz,
trip. Fuck. Czyli I can see forever, I can see forever, I can see forever i bad trip. No tak, trochę niefortunnie te pigułki teraz mi tutaj poleciały, ale ten początek po prostu... Masakra. Gdzie? Tutaj. Super secret. Health up. Bad trip to nie. Health up. Tears down. O, rany, będziemy ładowali trochę wolniej łzy. Co ja teraz pocznę? Po prostu nie mogę. Tak zajebiście. A nie ma co tutaj się za bardzo gdybać, po prostu. A już mama. To spoko. Isaac, przynajmniej idzie mi lepiej niż w poprzednim odcinku. A czy że mam większy damage? Okej. Isaac. Aha, to tutaj się już kończy ten Tears i Show Speed Up i mamy tutaj łopatę. Odblokowano Rune of Jera. Aha, czyli jakąś runę odblokowałem. I myślę, że serce matki trzeba pokonać. No tu się okazuje, że tylko matkę. Rany ludziska, to ja te challenge raz dwa porobię wszelkie. No. Ale to już nie dzisiaj, bo sąsiad wierci jak pojebany i tak będę miał sporo wycinania w tym odcinku, żeby było go słuchać jak najmniej. No, więc trzymajcie się ludziska, na razie.